Myślę, że kwestia śladu węglowego, czy w ogóle ekologicznej odpowiedzialności gastronomii jest czymś, jest tematem, który dopiero zaczyna wchodzić do świadomości polskiego środowiska gastronomicznego. I pandemia bardzo to przyspieszyła. Poza tym wchodzi nowe pokolenie, to pokolenie młodych aktywistów, aktywistek, którzy swoim rodzicom, starszym koleżankom i kolegom uświadamiają, jak to jest ważne. Wśród moich znajomych nie raz, nie dwa spotkałem się z taką sytuacją, że to z powodu swoich dzieci, czy wręcz nawet wnuków, moi rówieśnicy zaczynają myśleć o konsumpcji w sposób bardziej odpowiedzialny. Więc to jest proces, który myślę się dopiero zaczyna i to pani pokolenie będzie odpowiedzialne w Polsce w dużo większym stopniu, czy inaczej, wiele więcej ma do zrobienia z tego, co myśmy narozrabiali do tej pory. Wy będziecie, no niestety, w jakimś stopniu sprzątali po nas. No ale żeby wam ułatwić zadanie, my seniorzy powinniśmy zacząć również myśleć o tym w sposób odpowiedzialny. Ale z konsumpcji mięsa nie zrezygnuję, proszę pani. Na to proszę nie liczyć.